Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV, serwis informacyjny chrześcijan biblijnych. Szanowni bracia i siostry, otrzymałem taki link oto, prowadzący do strony kinomuranów.pl i pomyślałem sobie tak, że mimo wszystko powtórzę się to, co czasami pisuję, jeżeli. Rozważam, jeżeli omawiam kwestie moralności, kwestie upadku społeczeństwa. Czyli y, kiedy nie tylko ja, ale wy też, kiedy my myślimy, że tu już jest jakieś dno, to po jakimś czasie okazuje się, że jest kolejne dno. Tak więc y, spodziewajmy się nie tylko y, gorszych rzeczy niż te, które były ale gorszych rzeczy niż te, które mają nadejść Kino Muranów otóż 7 czerwca do 12 czerwca tego roku, jak, jak tutaj widzicie e, odbędzie się festiwal filmów porno i generalnie generalnie nie jestem zbyt bardzo zdziwiony tym wszystkim, dlatego że y, świat upada, y, nie ma, nie ma y, pasterzy, którzy by wiedli y, owce na dobre drogi. Zresztą, ja kiedyś nagrałem taki film y, na podstawie listu do Rzymian, gdzie jest napisane, że gdzie jest napisane właśnie o kapłanach, o pastorach, że to przez Ciebie poganie bluźnią Bogu. No bo jeżeli systemy religijne nie są wiarygodne, a okazały się przez te dwa lata niewiarygodne, prawda? ponieważ podtrzymywały te kłamstwa plan demoniczne, a teraz podtrzymują teatr wojenny, no to ludzie się odsuwają od, od wiary, prawda? no to jeżeli się ludzie odsuwają od wiary, to naturalną konsekwencją będzie upadek takiego społeczeństwa. I tak się właśnie dzieje. Mnie wcale nie dziwi, że festiwal filmów porno odbywa się w Warszawie, gdzie mieszka elita polskiego, czy tam powiedzmy polińskiego społeczeństwa, gdzie są ci wykształceni, prawda, wykształciuchy, Ludzie, którzy są lepsi od innych, i gdzie pan Trzaskowski zatrudniał takiego człowieka jak, jak rabiej, który ma swojego mężczyznę, prawda? I wcale mnie to nie dziwi. Wcale mnie to nie dziwi. Natomiast tutaj w tym jest interesująca pewna rzecz, ale zanim, zanim Wam. Powiem, co jest takiego interesującego, to chciałem powiedzieć, że tutaj partnerami tego festiwalu są takie organizacje jak krytyka polityczna, prawda Sierakowskiego, no właśnie, tego, tego Ultra komunisty. No i tutaj nie, nie, nie znane mi jakieś tam Matronaty, Sex Work Polska, Madame Q, nie wiem o co chodzi. Może zaryzykuję pokazanie Wam kilku plakatów, które zapowiadają jakieś tam filmy, bo dalej już nie chcę tego robić. Może jeszcze tylko to. Zakrawione ciało, i tak dalej. Nieznośna lekkość ciała. Skoncentrujmy się na, na tych, na górze. Ja, jak nie zapomnę, to link umieszczę do, do tego. A może nie powinienem też nawet. To może. Nie, to nie będę umieszczał. Popatrzcie. The Triumph of Sodoma. Triumph Sodomy. Triumph Sodomy. No tak, jest Triumph Sodomy. I to jest bardzo symboliczny tytuł filmu, bo istotnie światem rządzą. Nie tylko ci tęczowi i tak dalej, światem rządzą potomkowie Sodomitów: Kananejczycy, Edomici yy, oraz Hazarowie, bo te plemiona się mieszały ze sobą. Izraelici nie mogli się mieszać. Kiedy to robili, yy, no, Bóg ich karał. I yy, nie robili tego masowo. Natomiast y, pozostałe plemiona y, mieszały, mieszały się ze sobą. No więc to jest bardzo symboliczny tytuł filmu. Triumf Sodomy. Oni wcale się z tym nie kryją. Kiedy my mówimy o nich, że to są Sodomici, to jak widzicie, nie obrażamy ich. I oni się szczycą tym, że są Sodomitami. Ale to ma y, jeszcze y, inny wymiar i inny wydźwięk, Y, dlatego, że y, po tym wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych tuż przed przyjściem naszego Pana kochanego Jezusa Chrystusa, który y, zlikwiduje to całe zło panoszące się na świecie. Ja z utęsknieniem czekam na, na y, dalszy rozwój, y, y, dalszy rozwój y, wydarzeń apokaliptycznych. Może kogoś to zbulwersować, ale. Ja czekam, dlatego, że już koniec. Nie chcę, żeby dzieci, żeby następne pokolenia brały w tym udział. Ale popatrzcie, przeczytam. Kiedy Pan Jezus miał przyjść. był jak błyskawica, gdy zabłyśnie świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w, w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Tutaj niektórzy eschatolodzy uważają, że tyczy się to transhumanizmu. I y, będzie powtórka z rozrywki z y, mieszania się y, ludzkiego DNA z upadłymi aniołami. Y, być może tak będzie, y, chociażby z tym był, byłbym ostrożny. Natomiast 28 wers jest y, 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 bardzo wymowny, jeżeli chodzi o y, ten festiwal filmów porno, prawda? Podobnie też było za dni Lota, czyli za dni Sodomy tak naprawdę. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili budowali. Szczepili, no kiedy się zwracałem uwagę podczas planowanej demonii, szczepili, ale tutaj o czym innym jest mowa. A w, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. No właśnie, po prostu ludzie będą kupowali, będzie normalnie, to może będzie już za kilka lat, bo teraz jest, no w sumie też, też teraz jest normalnie, ale może jeszcze będzie Trzecia Wojna Światowa i po tym ludzie będą zachowywali się normalnie, będą jedli, pili, kupowali, ale będzie panowała Sodoma a tam widzieliście tytuł filmu Triumf Sodomy a więc żyjemy w czasach ostatecznych i ja nie wiem kiedy Pan Jezus przyjdzie czy za rok, za 5, za, za ale uważam, że najpóźniej najpóźniej 2030 bo jeżeli założymy, że w 2023 lub czwartym będzie biblijny ucisk, no to maksymalnie może być on do 30 lub 31 tyle czasu zostało i bardzo dobrze, i bardzo dobrze eee, szkoda mi tylko tych wszystkich ludzi, bo i powiem wam, że módlmy się o tych, których, tych ludzi, którzy upadają, e, idą w tę stronę, e, którą którą omawiam właśnie e, módlmy się o takich ludzi, jeżeli ich znamy, widzimy gdzieś tam. E, przypadkowych nawet walczmy do, e, do końca i teraz tak. Nowy news, aczkolwiek yy, to wszystko będzie miało jakby yy, związek, będzie się łączyło. Nowy trend w handlu. Zakupy na zaproszenie. No, bo to tak jest, że yy, tak się to stało, że yy, w związku yy, z, z przerwami w łańcuchu dostaw. Yy, Przerwami, które przecież sami tworzą i stworzyli, ilość produktów dostępnych na rynku jest mniejsza niż, niż wcześniej i, i z, każdym, z każdym miesiącem jest mniejsza. Ja już nie chcę tego omawiać, bo sami o tym wiecie. Po prostu nie ma sensu. A popyt jest większy niż podaż. No więc jedna z największych korporacji wysyłkowych na świecie, czyli Amazon w tym przypadku, Oferuje swoim klientom w związku z powyższym y, towar na y, zaproszenie. Towar na zaproszenie. Kochani bracia i siostry, nie przesłyszeliście się? Towar na zaproszenie. Nie na zamówienie, tylko na zaproszenie. Tak, jak na przykład do wybranych gości weselnych wysyła się zaproszenie na wesele, y, czy też tak jak zaprasza się na urodziny czy imieniny najlepszych znajomych. Rozumiecie? Ja wiem, że jeżeli słyszy się takie neologizmy czy, czy, czy takie jakieś nowe yy, yy, jakieś twory, potwory, yy, to ciężko do umysłu to dociera, ale yy, to jest towar na zaproszenie. No i firma twierdzi, że zaczyna od dobrze znanych produktów o niskim stanie zapasów, takich jak konsole do gier PlayStation, Xboxy itd. Z czasem jednak inne produkty zostaną włączone do tego otwartego systemu, który, uwaga, będzie wybierał, którzy użytkownicy będą mogli je kupić, wysyłając im prywatne zaproszenia. No, i teraz tak. Jeśli to mają być tego typu korporacje i tego rodzaju towar, to większość wytrzyma to. Gorzej, jak będą wysyłać zaproszenia na zakup żywności. A przecież, jak wiemy, w związku z teatrem wojennym, pszenica z Rosji i Ukrainy nie będzie eksportowana, co spowoduje wzrost cen żywności. Zresztą i tak. Te niby obostrzenia spowodowały wzrost cen paliw, jak wiemy, ale taki ciekawy news, tak dla przykładu i a propos, rzecz niewiarygodna, popatrzcie, jestem na stronie Dziennik Gazeta Prawna, a więc no, powiedzmy, że co do faktów, no bo fa pewne fakty są, a tylko kwestia interpretowania ich, tak? Co, co do faktów, jest to wiarygodna gazeta, tak, ale tak jak widzicie tutaj w tytule, w Turcji inflacja tylko w maju wzrosła o 73%. Nie do maja, od maja, tylko w maju. O 73% i według danych Urzędu Statystycznego największy wzrost rocznych cen miał miejsce w sektorze transportu o 107% w ciągu roku, a następnie w cenach żywności i napojów bezalkoholowych o 91% oraz w cenach mebli i wyposażenia domów o 82%. Czyli, jeżeli tutaj nastąpił wzrost cen napojów bezalkoholowych, dajmy na to wody mineralnej nie wiem ile teraz kosztuje muszynianka, ale e, powiedzmy, że kosztuje, kosztowała 3 zł, czy kosztuje 3 złote, no to e, e, według tych danych e, powinna kosztować 6 złotych. No, pomyśleć, że cztery dziesiące apokalipsy jeszcze się e, nie rozkręcili na dobre. Co będzie na jesień, co będzie na, na zimę, właśnie może wtedy będzie dark winter. Ale co spowoduje taki system zaproszeń? Raptem dzisiaj ci, którzy czytali mój blog detektywprawdy.pl, już wiedzą, że Burger King w Austrii oferuje specjalnego burgera w związku z miesiącem dumy LGBT, coś tam, wiecie o co chodzi. Tak. A system zaproszeń Spowoduje, że osoby mające niepoprawne politycznie poglądy, które przecież można powiązać z ich kontami użytkowników, będą dyskryminowane. Słuchajcie, ja pamiętam gdzieś około 3-4 lat temu, jak pisałem na blogu o pewnym takim incydencie, pewnym takim zdarzeniu, gdzie jakiś człowiek miał właśnie krytyczne poglądy na temat tych, 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 tych tęczowych. I Mastercard czy ktoś tam, czy jakiś tam bank, zablokował mu konto. On, on długo musiał się tam spierać z nimi, zanim uzyskał dostęp do tego konta. Ja myślę, że wtedy to były takie już próbki ku temu. Chcieli sobie wy, wy, wybadać teren. Tak samo jak no, robią sobie próbki z Chinami, ze Szwecją itd., tak I z różnymi innymi rzeczami. Zresztą na Cyprze kiedyś zablokowano w ciągu jednego dnia konta. Dotajmy do tego wszystkiego jeszcze dochód gwarantowany i obrót bezgotówkowy, a będziemy mieli pełnię obrazu końcówki XIII rozdziału Apokalipsy, gdzie nikt bez imienia bestii nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Bez imienia bestii. Bracia i siostry. My często zapominamy o tym, że nie żyjemy w kulturze hmm, hebrajskiej. Co nie oznacza żydowskiej, bo to nie ma żadnego związku. Żydzi, a kultura hebrajska nie ma żadnego związku. No bo gdyby był jakiś związek, to przecież świętowalibyśmy Szabat w całej Polsce, a przecież rządzą nami Polinianie, prawda? Także nie ma to kompletnie żadnego, żadnego związku. Tak? Czy nie? Ale musimy sobie właśnie przypomnieć, że imię. W kulturze starohebrajskiej miał bardzo duże znaczenie. Nie tak, dzisiaj tam Darek, Jarek, Skwarek, Natalia, Zdzisiu, Beata i tak dalej. Imię miało znaczenie: Nasz Pan, Jezus Chrystus, tak? Jezus. Imię Jezus oznacza: Jachwę zbawia, Jachwę moim zbawieniem, Jachwę moim ratunkiem, Jachwę mnie ratuje. Inny przykład. Sara, kiedy dowiedziała się w podeszłym wieku, że będzie miała dziecko, wybuchła śmiechem. A anioł jej powiedział: Od tej pory twój syn będzie miał na imię Izak, co oznacza śmiech. No i się Sara wkopała. No i faktycznie Izak to śmiech. Tak nadano mu takie imię. Także to jest, to jest to istotne. I patrząc po tym, co się dzieje, po tej sodomizacji, to czyż yy, już teraz nie ma czegoś takiego jak imię bestii, propagowanie imienia bestii, czyli charakteru bestii, bo imię to charakter w kulturze starohebrajskiej. Nie mówię o hazarskiej, mówię o starohebrajskiej staro kulturze. Tak samo jak he język hebrajski nie ma nic wspólnego z językiem paleohebrajskim. No właśnie. Imię bestii, charakter bestii jest, teraz jest. Czyli nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, jeżeli nie będzie miał tego charakteru. Nie dostanie zaproszenia. Tak, jak napisałem na blogu: Infantylni antysystemowcy, chociaż część to agenci. Mam zamiar o jednym nagrać, ponieważ wyrósł jak grzy po deszczu, i, i teraz i teraz no, zwodzi ludzi mówiąc o, o, o tym, że Lucyfer to był bratem Jezusa. No to po prostu porażka. Zigi, to porażka. Panie Zigi, no ale skoncentrujmy się na tych antysystemowcach. Tak jak napisałem na blogu, właśnie antysystemowcy myślą, że za znakiem bestii stoi jedynie chip. Chip to już jest slogan, to już jest ym, przeżytek, to jest, yy, jeżeli ktoś się posługuje tylko tym w kontekście czasów ostatecznych, no to jest przedszkolakiem, yy, przynajmniej w spiskach, bo już w Biblii to już w ogóle zacofanie. Yy, ja mówię tak, nie dlatego, że się wywyższam, tylko dlatego, że ludzie yy, lubią tylko spiski, a nie chcą przyjść do Boga, nie chcą się zmienić, ale to będzie ich słono kosztować. Szkoda, bo mogliby mieć inne życie. Yy, także za znakiem bestii będzie związanych kilka elementów tej układanki. Między innymi, mile widziane będą w tym nowym systemie, w tym nowym nieporządku świata, o którym wspominał przecież Morawiecki dwa lata temu podczas planowanej demonii, mówił o nowym porządku świata. Dla nas jest to nieporządek. Eee, yy, także mile widziane będą poglądy skrajnie przeciwne Bogu. Musicie to zrozumieć. Ja to zawsze podkreślam. Mile. Y, będą widziane poglądy skrajnie przeciwne Bogu. Między innymi poparcie dla LGBT, coś tam, ale nie tylko. Y, każdy, kto będzie krytykował antychrysta, zostanie odłączony od systemu tak, jak odłącza się wtyczkę. I teraz słuchajcie, a propos, bo tutaj mowa była o Xboxach, o wtyczce. Y, podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Dotyczącymi hulajnóg elektrycznych. Jest ich na, na ulicach, przepraszam, na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych coraz więcej. No bo ym, prawo ruchu drogowym zabrania y, jeżdżenia hulajnogami y, y, na ulicy. No i spoglądałem dosyć często na przejeżdżających i y, przyczących na tych hulajnogach elektrycznych i powiem Wam, że. Y, no, zauważałem, zauważam y, jakiś taki futurystyczny świat wokół mnie, w którym ja jestem. Czuję się tak, jak, jakbym był aktorem w filmie Science Fiction. Brakuje tylko deskorolki, y, poduszkowca, y, tak jak miało to miejsce w filmie Back to the Future, y, ale to może niebawem, prawda? Może niebawem uwolnią i tę technologię. Przyjdzie taki człowiek, który będzie bardzo dobry dla wszystkich. Pokochają go wszyscy tak, jak pokochali Zełęckiego. Generalnie za zakupem hulajnogi elektrycznej przemawia tani kosz przemieszczania się. A wzrost cen paliw spowoduje, że gro ludzi w sposób może, do końca nienaturalny, ale przesiądzie się z samochodów na hulajnogi. Dodajmy jeszcze yy, mniejsze zanieczyszczenie, prawda? Czyli dbamy o klimat, zanieczyszczenie powietrza i na tym korzyści się kończą. Słuchajcie, tak dla ścisłości, ja nie neguję tego typu rzeczy, ale pokazuję za i przeciw. To są po prostu moje przemyślenia. Tak samo jak internet nie jest sam w sobie ani zły, ani dobry. Ja. Yy, Ewangelizuje w internecie, dokonuje yy, rozważań biblijnych, i tak dalej. A niektórzy, na przykład, oglądają porno. Yy, to tak samo jest z hulajnogami elektrycznymi. Ale też chcę pokazać ciemną stronę tych yy, yy, urządzeń. I w tym całym zachuśnięciu yy, ludzi tymi nowymi technologiami, i yy, hulajnogami, i ek ekologią. Idzie coś bardzo groźnego. Muszę Wam powiedzieć, że jechałem taką hulajnogą i mam znajomych, którzy również jeżdżą. Nie jest czymś jakimś, Nie jest czymś takim rzadkim fakt, iż czasem, jeśli źle sobie obliczy stan baterii, hulajnoga staje. Ten licznik, jakby paliwa, przecież tam paliwa nie ma, tylko energii, on, on jest niedokładny. I można sobie to wszystko źle wyliczyć. No, może to jest też kwestia przyzwyczajenia, ale nie zatankujesz tej hulajnogi tak jak auta, i najważniejsze to jest najważniejsze nie zrobisz sobie zapasów paliwa. Nie zrobisz sobie. I to mi dało do myślenia: Lucyferianie i ich demony traktują nas ich, i oczywiście ich marionetki. Traktują nas y, jak kogoś, z kogo mogą czerpać energię, i to robią. I to robią. Y, robią poprzez, poprzez wprowadzenie nas w różne traumy, czerpiąc z tego energię, wysysają, y, poprzez skłócanie nas. Y, I też robią to dzięki pieniądzowi fiduciarnemu, y, który stworzyli, stworzyły hazarskie elity, hazarscy politycy. Oni nas okradają z energii, bo nasza praca jest energią. Żeby dostać wynagrodzenie, cokolwiek, jakiś pieniądze uzyskać, trzeba włożyć w to energię. Trzeba coś mm, e, robić, prawda? Fizycznie lub umysłowo. Ja czytałem ileś tam razy pismo, nieważne ile, e, a zwłaszcza księgę przysłów. I powiem Wam, że nigdy. Nie zwróciłem uwagi na bardzo ważne kryterium oceny władzy, jakie jest zawarte w 29 rozdziale Księgi Przysłów. Y, tym filtrem na władzę jest ten od, oto cytat z Księgi Przysłów 29,2. Y, Zmieniłem teraz planszę, prawda? Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. No i popatrzcie, Popatrzcie, jaka Biblia jest cudowna. I wystarczy tylko yy, czytać pismo. Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy. Czy teraz się lud cieszy? Nie. Mnóstwo ludzi narzeka, wysokie ceny paliw itd., itd., dlatego że wplątują nas w wojnę z Rosją. I nie tylko. Można by tutaj długo gadać o ekonomii. Nie ma sensu. Yy. Czyli gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy. Lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha, czyli narzeka. Trochę mi wyszedł Lord Wader, ale chodziło mi o wzdychanie. Eee, także. No, mamy tutaj filtr na to, co się dzieje. Rządzą bezbożni. Niestety niesprawiedliwi i nieuczciwi rządzą i wysysają z nas energię. No i popatrzcie, a ludzie, na to jak na lato, nic. Kompletna, kompletna bierność, kompletna, kompletna pasywność. Niebawem paliwo będzie powyżej 10 zł. O tym już chyba już wiecie: że na stacjach OLEN zmieniają cenniki na czterocyfrowe. No bo teraz mamy trzy, prawda? Na przykład tam 7,25. To to mamy trzy cyfry. A y, na stacjach Orlen zmieniają y, te, 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 y, te plansze na czterocyfrowe. Zmieniają cenniki na czterocyfrowe. Czyli niebawem, y, ja wiem, kwestia kilku miesięcy pewnie, y, paliwo będzie po 10 zł. A więc oni wiedzą, że nas okradną pod pretekstem wojny, pod pretekstem pandemii itd., itd. Zawsze będzie jakiś pretekst do okradnięcia. Ale skąd Onlen już wie, że te ceny paliw będą rosły? No skąd wie? Pytanie retoryczne. Mało tego, pewnie nieliczna ilość czytelników, słuchaczy przypomina sobie, że ja o tym chyba i pisałem i mówiłem, cytując w marcu bodajże Money.pl albo Bankiera, iż Paliwo na jesień będzie wynosiło 16 zł. Znaczy, tam nie, nie napisali, że 16 zł, ale wtedy, kiedy paliwo było po, po, po 8 zł, yy, oni powiedzieli, że będzie 100% droższe. No to yy, jakby nie było. Yy, 16 zł, tak? I do tego dojdzie. Zobaczycie. Wracając do tych hulajnok. No cóż, społeczeństwo zbierne myśli, że, że tak będzie zawsze, że jakoś to będzie. No to trudno, no trudno. Yy, wracając do hulajnóg ma być full kontrola Nie zgromadzisz zapasu energii do hulejnogi elektrycznej, dlatego że zasób ma być ograniczony. Nie zgromadzisz energii, tak jak, energii do hulejnogi elektrycznej tak jak do samochodu, prawda? Możesz kupić sobie zapas paliwa do auta, chociaż i ono ma termin ważności, ale nie zrobisz zapasu prądu. No bo jak? Co w akumulatorze na jakiś czas system kredytu społecznego ślad węglowy, wszystko na prąd no to jest droga do prison planet tak będzie między innymi wyglądał wielki ucisk biblijny I powiem wam, że tutaj przypomina mi się teledysk Avicii Wake Me Up, nie będę teraz go wam pokazywał ja omawiałem go wiele razy na, na, na blogu dla mnie to był taki yy, ważny Eschatologicznie teledysk. No, podobno tego człowieka zamordowano. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. Podobno dlatego, że zdradził sekrety Illuminati, jak to wykorzystują dzieci. Natomiast przypomniało mi się ten teledysk Wake Me Up, gdzie dziewczyny takie, no, można powiedzieć, ze świata, ładnie ubrane, udały się na wioskę, gdzie ludzie chodzili. Tacy posępni, biedni, podziwiając te dziewczyny z miasta, które miały, yy, ciekawostka taka, tatuaż z dwoma trójkątami, taki rozszczepiony heksagram. Pewnie kosmici, jeżeli będzie ta cała scena z kosmitami, też będą mieli dwa trójkąty. No bo szefem ich państwa w przestworzach yy, jest król Remfan, Remfan, przepraszam, Remfan. I, od, i, I właśnie ta, 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 ta gwiazda, taka, taka wiecie jaka, to nie jest Gwiazda Dawida, to jest, to jest Gwiazda Remfana. Albo Asztarte, czy Saturna. Jak zwał, tak zwał. Heksagram będzie prawdopodobnie znakiem bestii. Teraz przechodzimy do newsa współgrającego z tym wszystkim, co Wam opowiedziałem. E, otóż mm, Komisja Europejska e, zatwierdziła e, polski, a raczej poliński, krajowy plan odbudowy. Plan odbudowy. Tutaj widzicie panią Ursz Urszulę Won. E, i, I tak jak jest napisane, wypłata pieniędzy e, będzie jednak uzależniona od e, realizacji pewnych, pewnych. E, Yy, pewnych takich kryteriów. No tak, no bo plan zniewolenia Polaków yy, jest, jest, jest sukcesem, prawda? Yy, Polacy ocenili, czyj to sukces? Akceptacja Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Akceptacja Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Polacy ocenili, czyj to sukces. Według 24% Polaków sprawa jest sukcesem Pis. Sukces. Chyba według partyniaków z Pis, którzy mają jakieś posadki i sprzedają się za grosze. Podobno ten, ten kraj, krajowy plan odbudowy ma 240 stron dyrektyw i nakazów i rozkazów dla Polski. Yy, okazuje się, że za 100 miliardów złotych, czyli 20% rocznego budżetu Polski i 50 miliardów pożyczki, yy, pisowcy yy, chcą nas pozbawić yy, pieniędzy yy, i uniemożliwić poruszanie się samochodami. Mało tego, trzeba będzie płacić za drogi ekspresowe. Brawo, wyborcy PiS. To nie jest wina złych ludzi. To wina tych, którzy wybierają cały ten bezbożny parlament. Co ciekawe, każde opóźnienie w realizacji dyrektyw będzie się równało blokadą dalszych wypłat środków. Ja teraz wybrałem te najciekawsze punkty owego planu odbudowy, według podesłanego mi na Discordzie, znaczy nie tylko mnie, no ale ja sobie to przeczytałem i, i wam teraz przeczytam te punkty, najciekawsze punkty planu odbudowy, planu odbudowy. Krajowy plan. O wszystkich umów cywilnoprawnych. Koniec umów zleceń i umów dzieło. Do 20 2024 wejście wysokiej opłaty za rejestrację pojazdu z silnikiem spalinowym. Czyli no półtora roku. Półtora roku na stworzenie wysokich opłat za rejestrację pojazdu z silnikiem spalinowym. Do 2026 specjalny podatek dla wyższych. Yy, przepraszam, dla wszystkich posiadaczy samochodów spalinowych specjalny podatek. No tutaj mamy. No tak, około 3 lat, tak. Yy. Ale kto by się tam przejmował? Kto by tam protestował? Jeju. I tak, jak nie pis wybiórą, to Platformę Jak nie Platformę to SLD. Jak nie SLD, to hułownie. No i tak. No cóż. Nie chcę tego komentować, nie chcę e, sobie psuć krwi, prawda? Najważniejsze jest zbawienie i bliskość Boga. Do 2025 w miastach tylko niskoemisyjny transport publiczny no, będą te strefy, prawda? Że jak ktoś ma tam e, s, jakiś samochód sta, starej daty, no to nie wiedzie po prostu do, do miasta. Już, już teraz chyba coś takiego ma miejsce w niektórych miastach. Do 2023 przedstawienie planu przejścia na edukację online. No tak, bo po co budować relacje z ludźmi jak czy lepiej z robotami? E Mają być też tyle na stałe. stąd pewnie planowana demonia na jesień. No ale kto by się tam przejmował, że planowana. Po prostu ludzie zaakceptują to, podpiszą, jak, jak cyrograf diabłu Liberalizacja tak zwanej ustawy odległościowej, czyli 100-metrowy wiatrak dla każdego za płotem. Oprócz tego, jeszcze oczywiście zakaz. A, to jest ciekawe. Projekt Pracuj do Śmierci, jak to nazwali, czyli program zmuszania emerytów, wypracowali na emeryturach. No i tutaj, w zasadzie to. Ciężko jest sobie to inaczej wyobrazić, żeby ludzie nie pracowali na emeryturach, albowiem y, przy tak galopujących cenach y, nie będą w stanie wyżyć. I zobaczcie, co się będzie działo: y, ci, którzy będą mogli pracować, to będą mogli, a ci, którzy nie będą mogli, i jeszcze nie będzie miał im kto pomóc. To jest właśnie to, co było napisane, y, co jest napisane w Księdze Przesłów. Y, jeszcze raz wrócę. Wrócę. Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. No więc rządzą bezbożni, no bo jak mogą być pobożni, jak się pokazują z tą panią, królową niebios, pan Morawiecki, z tą matką boską się pokazuje. No to nie można być pobożnym. Taki oto jest plan odbudowy. Ja mówiłem wam kilka audycji temu, że oni nadają ładne, pozytywne nazwy rzeczom bardzo złym. Bardzo złym. Nowy ład. Reforma Balcerowicza. Prawda? Jeśli usłyszycie coś w tym stylu w wykonaniu rządu oznacza to, że powinniście się łapać za kieszenie. Jest to okradanie społeczeństwa i ucisk. A propos jeszcze ładnych nazw. Powiem wam, że niedawno szukając trochę informacji o Piłsudskim, e, prawdziwe nazwisko Selman, e, dowiedziałem się, że to on był twórcą tak zwanego orderu Odrodzenia Polski. No więc, jeżeli pan Selman e, był twórcą orderu Odrodzenia Polski, e, no to czytaj Hazarskiego Przejęcia Polski. Nauczmy się ich języka. Nauczmy się ich języka. Ale kogo my to jeszcze mamy eee, oprócz, oprócz Piłsudskiego? Za chwilkę wam pokażę. Gabriel Narutowicz, podobno za Piłsudskim, e, wielki miż mm, odrodzenia Polski. Narutowicz, socjalista, pachołek hazarów, którego Eligiusz Niewiadomski z Endecji wyeliminował. Wiedząc, jakie stwarzało zagrożenie dla wolnej Polski. To były czasy, kiedy jeszcze można było walczyć o Polskę. Ja nie jestem patriotą Polski, nie jestem nacjonalistą, bo raz, że Polski już nie ma, a dwa, że moją ojczyzną jest Królestwo Niebieskie. Także spokojnie, nikt nie może mi zarzucić, że jestem jakimś tam. No właśnie, nacjonalistą. Tutaj mamy sąsiadów nacjonalistów, ale jakby Polak powiedział o, 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 w pozytywnym świetle o u Niewiadomskim, no to może być. Ach, właśnie. Robią sobie co, co chcą. No i kogo jeszcze tam mamy, tak? Oprócz pana e, pachołka tych, tych, tych słusznych. Takiego Kazimierz Sabat, sabbat, prawda? Jakże polskie nazwisko. Tak. sabat następnie mamy Bolka, mamy prezydenta Kwaśniewskiego, prawdziwego nazwiska nie będę mówił mamy też Komorowskiego aha i pominąłem, że jeszcze mamy tutaj Lecha Kaczyńskiego, który przy przy przywrócił lożę Bnajbirt Hazarską lożę Bnajbirt która została yy, chyba jakoś tam za komuny y, zamknięta Pań przez, przez państwo. Yy, no więc y, sami swoi, prawda? Sami swoi. Jeżeli oni otrzymali te ordery od odnowienia polski, to znaczy, że oni odnawiają polin. Yy, ja już. Nie mam żadnych złudzeń co do tego, co, co, co ma być. I tylko pokazuję to wszystko nie po to, żeby wzywać do jakichś tam protestów, bo to nie ma sensu i tak. Opozycja jest kontrolowana, ale po to, żeby dać ludziom nadzieję, bo tą nadzieją jest Królestwo Niebieskie, jest Jezus Chrystus. Jeżeli macie inną nadzieję, nie ma problemu. Co prawda, zatytułowałem na początku ten, to, to nagranie, znaczy nie, nie zatytułowałem, tylko powitałem Was mówiąc, że to jest serwis informacyjny chrześcijan biblijnych, ale liczę się z tym, że są jeszcze ludzie, którzy nie nawrócili się i dlatego też do nich kieruję te słowa. Jeżeli masz jakąś nadzieję, gdzieś indziej poradzisz sobie sam w tym, co ma nadejść, nie ma problemu. Ja nie zmuszam nikogo do przyjścia do żadnej religii, ani do siebie, bo na tym mi nie zależy. Mnie zależy tylko na tym, żebyście przyszli do Słowa Bożego. I stąd stworzyłem stronę bbumwów.pl. Nie podając nawet ani imienia, ani bloga, którego prowadzę, bo zależy mi na tym, żeby ludzie przyszli do Słowa Bożego. Tam jestem jakby incognito, prawda? Słowo Boże ma e, moc burzenia warowni. Słowo Boże e, daje w, w, tych, w tych nadchodzących czarnych chmurach, mm, daje wielkie słońce. I tym słońcem jest Jezus Chrystus. Daje wielką nadzieję. Bo nawet jeżeli umrzemy, to przejdziemy do innego wymiaru, po prostu do lepszego, tam gdzie nie ma tych wszystkich złych ludzi. To będziemy wolni od złych ludzi. Dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam wszystkiego dobrego, z Bogiem.